razem z 16 osobami posprzątaliśmy tutaj odcinek warty w okolicy Starołęki mostu kolejowego. Zebraliśmy jakieś prawie 2 tony, 55 dużych worków, jak widać, dużo gabarytów, po prostu rekord. Rekord nasz tutaj i co wszyscy powiemy, wspiera nas ONDE, Fundacja Ratuj Ryby oraz Pizza Texas. Starołęka! Jedenka! To 3-4, Starołęka nie pęka! Oj, zmęczeni! Dwa słowa, co to się wydarzyło, powiedz tutaj. No, ja plus 16 osób. Nas sprzątaliśmy odcinek starołęcki w okolicy mostu kolejowego i ile? Na 800 metrów zebraliśmy z 1,5 do 2 ton, 50 wielkich worów, z gabaryty. O, masakra! Numer 15 w Olsztynie i sprzątamy nad jeziorem Długą. Warto sprzątać, ponieważ żeby była czysta natura. A na przykład jak leży szkło na ziemi, to że na przykład leży te szkło, to jak słońce się odbije, może wybuchnąć pożar. Dlatego warto sprzątać. Miło jest posiedzieć, żeby było czyste. Cześć! Pa. Cześć, nazywam się Piotr, jestem jednym z ochotników firmy ONDE S.A. Sprzątaliśmy dzisiaj w niedzielę na odcinku Toruńskiej Wisły pod mostem Generałowej Elżbiety Zawadzkiej. Zebraliśmy około 2-3 tony odpadów. Tutaj widać część z nich, część została przewieziona już do utylizacji. Sprzątało nas około 50 osób. Zapraszamy. Przyłącz się do akcji sprzątania brzegu rzeki Warty. Ratuj ryby!